Hejka, tu Kinga, jestem dietetyczką i kosmetolożką, a niedługo też mamą. W dzisiejszym filmie opowiem Wam o moich przemyśleniach dotyczących głównych przyczyn coraz późniejszego macierzyństwa w ostatnich dziesięcioleciach. Zapraszam. Ostatni film przedstawiłam z perspektywy głównie mojego zawodu, jako specjalistki z dziedziny medycznej, która kieruje się nauką o biologii i fizjologii człowieka. Natomiast jestem też zwykłą osobą, na którą również ma wpływ nie tylko upływający czas w kontekście biologicznym, ale i zasady społeczne, kultura czy inne niedogodności, o których zresztą dosadnie wspomniałam. Dlatego dzisiaj chciałabym odnieść się jeszcze szerzej do perspektywy późnego macierzyństwa, nie tylko w kontekście biologicznym, ale i kulturowym, psychologicznym i socjologicznym. Przedstawię Wam 7 głównych przyczyn, dlaczego według mnie i dostępnej mi wiedzy obecnie młodzi ludzie opóźniają decyzję o prokreacji. Od razu na wstępie uprzedzam, że nikogo nie oceniam i nie osądzam. Staram się moje przemyślenia podpierać faktami i logicznymi argumentami. Wiem, że mam tutaj na kanale osoby, które umieją krytycznie myśleć, wymagać od siebie, zderzać z rzeczywistością i zastanawiać się nad negatywnymi i pozytywnymi stronami systemu. Późne macierzyństwo. Jak to w ogóle możemy zdefiniować? Ciężko to zrobić, ale możemy spróbować to lekko oszacować. Jeżeli by patrzeć na nasze realia, ale też brać pod uwagę biologię, to pierwsze dziecko dobrze, gdyby zostało poczęte do 30 roku życia. Świetnie, jeśli osoba jest gotowa na to przed 25 rokiem życia. Pamiętajmy, że już u 30-letnich kobiet odsetek nieprawidłowych komórek jajowych dochodzi do 40%, czyli zwiększa się drastycznie ryzyko wszelkich nieprawidłowości płodu i powikłań ciąży. Dodatkowo coraz więcej cykli jest bezowulacyjnych, bo zmniejsza się również ilość pęcherzyków w jajnikach. Po 35 roku życia te czynniki wzrastają na sile jeszcze bardziej. Dlatego późna ciąża można powiedzieć, że jest to ta, która jest po 30 roku życia, a bardzo późna to ta po 35. Oczywiście późna biologicznie, nie społecznie. I z tymi danymi nie można polemizować. To są po prostu fakty naukowe. Jeśli chodzi o mężczyzn, to wiadomo, że u nich proces powstawania plemników zachodzi od około 12 roku życia do końca życia. Problem w tym, że sama zdolność do produkcji plemników to jeszcze nie wszystko. Ważna jest także ich jakość, a ta z wiekiem wyraźnie się obniża. Opierając się na dostępnych badaniach, można zauważyć, że pogorszenie jakości nasienia u mężczyzn zaczyna się stopniowo po 30 roku życia, a znaczniejsze zmiany mogą być obserwowane po przekroczeniu 40 roku życia. Również u starszych mężczyzn, jak i u kobiet, zwiększa się ryzyko powikłań okołociążowych u zapłodnionej kobiety przez takiego mężczyznę i wystąpienia chorób u dziecka. Mężczyźni, tak jak i kobiety, powinni dbać o zdrowy styl życia, który może u obu płci mocno polepszać parametry płodności i zwiększyć szanse na szybszą i zdrowszą ciążę. Zobaczcie koniecznie film Nasze kompleksowe przygotowania do ciąży. Ja jestem specjalistką w dziedzinie medycznej. W mojej pracy bazuję na biologii i fizjologii człowieka i nie mogłabym powiedzieć, że nie ma idealnego czasu na dziecko. Oczywiście nie patrząc jedynie na biologię, faktycznie jako prywatna osoba mogę powiedzieć, że nie ma idealnego wieku, bo każdy jest inny, ma inne zasoby, inne wsparcie społeczne, różne perypetie życiowe. I ja jako osoba prywatna, uwierzcie, chciałabym przeciągnąć wiek na decyzję o potomstwo nawet do 50 lat i dalej, patrząc na dzisiejsze realia i system, który zachęca do późnego macierzyństwa, ale nie mogę. Jako specjalistka medyczna kieruję się głównie zasadami biologii i wiek 20-25 lat jako najlepszy na pierwsze dziecko jest i tak przeciągnięty przez kultury i system. Najlepszy czas biologicznie zaczyna się już od około 15 roku życia, czasem nieco później, jeśli dziewczyna dostaje okresu później niż średnia, ale umownie można powiedzieć, że pik płodności wypada na lata 15-25. I dlaczego o tym się nie mówi? Bo jest to niepoprawne politycznie i nierealne w dzisiejszym świecie. A zaznaczam, że mogłoby być realne, gdyby system sprzyjał odpowiedniemu wychowaniu przyszłych rodziców i wczesnej prokreacji. Obecnie zazwyczaj nastolatki, które zachodzą w ciążę przed 20 rokiem życia, są określane jako patologia, albo jest to wpadka, albo dużo rzadziej jest to para katolicka, która bardzo szybko się pobrała i stawiała w życiu głównie na rodzinę. Konsekwencje późnego macierzyństwa są nie tylko społeczne, na przykład zdrowie społeczne traci w wielu kwestiach, a opieka ponosi ogromne koszty badań i leczenia powikłań, ale również dotykają głównie i najbardziej
każdą jednostkę indywidualnie, która się decyduje na to zbyt późno. Ale czy decyzja o późnym macierzyństwie to jedynie nasza wina? Zdecydowanie nie. Uważam, że w największym stopniu winę ponosi za to system i kultura nie tylko naszego państwa, ale wszystkich państw rozwiniętych. Jest to system ukierunkowany na równouprawnienie, ale i popychający młodych ludzi głównie w stronę rozwoju i kariery. I wszystko byłoby ok, gdyby nie kolidowało to z najlepszym wiekiem na posiadanie potomstwa. Bo wcale nie musiałoby kolidować, o czym powiem później. W obecnym społeczeństwie i bezpośrednio u nas w państwie polskim, w młodym macierzyństwie przeszkadza nam głównie 7 rzeczy, o których zaraz powiem. Zaznaczam tylko na początku, że ja nie jestem osobą konserwatywną, nie jestem osobą religijną, ani patriotką, ani osobą przyciągniętą żadną ideologią. Zdecydowana większość moich poglądów jest klasyfikowana jako lewicowe, ale też nie nazywam się lewaczką, nie klasyfikuję w ten sposób, bo niektóre moje poglądy są dużo bardziej skomplikowane, głębsze i niekoniecznie zaliczające się do tych typowo lewicowych. Natomiast staram się, aby moje poglądy były zgodne z logiką, oparte głównie na faktach, a nie opiniach i przede wszystkim przez zboczenie zawodowe kieruję się w życiu również zdrowiem oraz biologią i fizjologią człowieka. Jestem zdecydowanie za ciągłym rozwojem, metodami wspomagania i ulepszenia zdrowia oraz za równouprawnieniem, ale do rozsądnego momentu. Dodatkowo kieruję się też dobrem społecznym i staram się na co dzień nikomu nie utrudniać życia moimi wyborami. A mam wrażenie, że niestety obecny rozwój idzie w nie tą stronę, co powinien, zupełnie nie patrząc na indywidualne cechy kobiety i mężczyzny, czy ich biologię. Źle skonstruowany system edukacji. System edukacji w Polsce jest zły według mnie pod wieloma względami. Na przykład indoktrynacja patriotyczna i religijna, bierne i nudne przekazywanie wiedzy oraz bardzo długie rozciągnięcie go w czasie. I skupię się tutaj głównie na drugim i trzecim. Obowiązkowo edukujemy się do końca liceum, czyli do około 19 roku życia. I jest to bardzo długi okres, po którym nie mamy żadnych konkretnych umiejętności, aby zdobyć pracę. Nie wliczam w to na przykład techników czy zawodówek. Dodatkowo przez nudne przekazywanie wiedzy wiele osób albo w ogóle nie łączy szkoły i nauki z realnym życiem, czyli nie widzi możliwości wykorzystania wiedzy w praktyce, albo w ogóle nie ma motywacji do nauki, co sprawia, że czas na lekcjach jest dla nich bezużyteczny i marnują cenne lata młodości na bezsensowne rzeczy. Obecnie również niemal każdy idzie na studia, czyli edukacja jest przyciągnięta do 25, a nawet do 30. I jasne, są ważne praktyczne kierunki oraz takie, po których można znaleźć dobrą pracę. Ale jest też niestety multum kierunków studiów, które są bezużyteczne pod kątem przydatności społeczeństwu oraz tej jednostce. I to jest bardzo duży problem społeczny. Przede wszystkim wiele osób nie powinno mieć w ogóle wykształcenia wyższego, a kierunki studiów powinny być mocno regulowane, szczególnie na te potrzebne społecznie i zapewniające dobrą pracę. Dodatkowo czasu studiów nie powinniśmy już wtedy wykorzystywać na poznanie siebie czy swoich mocnych stron czy pasji, bo mamy na to czas w podstawówce i liceum, który powinien być właśnie owocnie na to wykorzystany. W innym wypadku zamiast studiów powinny być odbywane specjalistyczne kursy, które można zrobić w dużo krótszym czasie niż studia i również zdobyć dobrą pracę. Natomiast oczywiście system edukacji to nie jest tylko chęć niesienia samej edukacji, ale również ogromne pieniądze. Dlatego rozciąga się edukację i tworzy coraz to więcej bezsensownych kierunków studiów, aby dać pracę nauczycielom i pracownikom uczelni. Dodatkowo często sponsoruje się badania naukowe, które niestety nie do końca są replikowane i użyteczne społecznie oraz wymaga się tytułów naukowych w niektórych pracach, co nie ma często przełożenia na faktyczne umiejętności. Tak skonstruowany system uniemożliwia nam wczesne macierzyństwo, bo nauka trwa do połowy lat 20., czyli do końca najlepszego okresu reprodukcyjnego, gdzie nikt odpowiedzialny nie będzie miał dziecka, bo nie przysługują mu różne świadczenia społeczne, oprócz kosiniakowego, tak jak osobie na umowę o pracę. Dodatkowo nie ma specjalnego wsparcia dla kobiet ciężarnych na studiach, na przykład darmowych żłobków na kampusach czy innych udogodnień. Często wymusza to dziekanki czy indywidualny tok na bardziej wymagających kierunkach studiów. Jest to, jeszcze raz powtarzam, bardzo duży problem społeczny, którego nie da się poruszyć w tak krótkiej chwili i teraz jedynie liznęłam tematu, ale mam nadzieję, że chociaż delikatnie Was przybliżyłam do tego problemu i zaciekawiłam, aby samemu się temu bliżej przyglądnąć. Równouprawnienie i presja kariery.
Równouprawnienie jest niesamowicie ważne i jestem jego ogromną zwolenniczką, ale do granicy rozsądku. Gdzie jest granica rozsądku według mnie? Tam, gdzie jest granica indywidualnych, biologicznych cech płci. Jeśli tylko kobieta może być w ciąży, urodzić dziecko i karmić je piersią, to na pewno nie może być w tym momencie zdolna do pracy w takiej samej efektywności jak mężczyzna. Dodatkowo musi po roku czy kilku latach przerwy od pracy znów wrócić na rynek pracy, co w obecnie szybko rozwijającym się świecie jest często dużym wyzwaniem. A mam wrażenie, że doszliśmy do takiego momentu, że jednak kobieta musi być i zajebista zawodowo, mieć dobre umiejętności czy miejsce pracy i jeszcze być zajebistą jednocześnie matką. Jest to po prostu niemal niemożliwe. I sama nie wyobrażam sobie nie być w tym miejscu zawodowo, w którym jestem, bo uwielbiam to, co robię i to mnie spełnia. To czasem mam wrażenie, że kobiety, które kiedyś nie musiały pracować, a jedynie rodzić dzieci, opiekować się nimi i domem, miały łatwiej. Oczywiście nie chcę powrotu do tego, że kobieta była jedynie od dzieci i domu, bo wiem, jak ogromny potencjał intelektualny i zawodowy mają kobiety i one również mają oczywiście prawo, tak jak mężczyźni, się spełniać zawodowo czy w swoich pasjach, ale warto, aby było to rozwiązane korzystniej, uwzględniając zdrowie i biologię. Na przykład stawianie na wcześniejsze macierzyństwo w młodych latach 20, gdyby był macierzyński o najniższej krajowej za bycie studentką, czyli zostanie matką czy rodzicami jeszcze na studiach, a gdy odchowa się dzieci do wieku, załóżmy, przedszkolnego, taka kobieta przed 30 mogłaby świeżo wejść na rynek pracy i spełniać się zawodowo, bez koniecznych długich przerw i kiedy ma na to więcej czasu, gdy dzieci są już w szkole. To jest oczywiście luźny przykład, takich rozwiązań można wymyślić więcej, aby jak najlepiej rozwiązać tę kwestię. Brak rzetelnej edukacji seksualnej. Edukacja seksualna to mus, i w kontekście poznania siebie, szacunku do swojego i czyjegoś ciała, czy wiedzy i świadomości już jako młode osoby, jakie są cechy prokreacyjne kobiet i mężczyzn, aby odpowiednio planować zabezpieczanie się czy ciążę itd. To jest ogromnie ważne. Niektórzy moi znajomi współżyją latami bez zabezpieczenia, czy jako pary, czy single, nie planując dzieci. Przecież to mi się nie mieści w głowie. Zamiast odpowiednio się zabezpieczać i być odpowiedzialnym, to albo później trzeba korzystać z tabletki PO, która nie jest bez wpływu na organizm, albo aborcji, która tym bardziej nie jest bez wpływu na organizm. Lub zostać rodzicem, kiedy mentalnie się jest jeszcze dzieckiem. No to jest mega skandal. Moja 18-letnia siostra jest 1000 razy mądrzejsza i bardziej odpowiedzialna w tych czy innych kwestiach od niektórych naszych znajomych, którzy są po 10 lat starsi od niej. No ale też dzięki temu, że ja jej wiele rzeczy tłumaczę i przekazuję logiczną, rzetelną wiedzę, również właśnie w kontekście edukacji seksualnej. Żeby nie było, ja jestem jak najbardziej i zawsze byłam za legalizacją aborcji oraz tabletki PO, ale ważne, aby wiedzieć, że są to rzeczy, które mają duży wpływ na organizm i warto je używać w ostateczności, czyli wcześniej zrobić wszystko, aby ich nie musieć użyć. Na przykład sama użyłam w życiu 2 razy tabletki PO, a się zawsze zabezpieczałam, ale niestety w tamtym okresie nie wiedziałam jeszcze tak dużo o biologii mojego ciała i może przynajmniej podczas jednego razu mogłabym uniknąć tej tabletki, bo z tego co pamiętam nie byłam w okresie dni płodnych, a samo użycie tabletki również wiązało się u mnie ze skutkami ubocznymi, szczególnie w kwestii wpływu na mój układ hormonalny. Słaby rynek mieszkaniowy. Jest to niezaprzeczalne. Obecnie ceny mieszkań czy wynajmu są kosmiczne i jest to jeden z najważniejszych powodów, który blokuje młode osoby przed założeniem rodziny. Warto szukać, czy nie ma jakichś inicjatyw w Waszych gminach. Na przykład nie wiem, czy słyszeliście o społecznej inicjatywie mieszkaniowej SIM. Jest ona w minimum 1/3 gmin w całej Polsce. Poczytajcie sobie o niej więcej sami, ale tak w skrócie, można wynająć nowe mieszkanie w nowoczesnym standardzie za wpłatę 10-20% wartości mieszkania i płacić później niewielki czynsz za mieszkanie tam, a po około 15-30 latach można mieszkanie zazwyczaj wykupić za mniejszą sumę. Można też w każdej chwili zrezygnować i odzyskać wpłacone pieniądze powiększone o inflację. I my z Łukaszem obecnie sami złożyliśmy wniosek o takie mieszkanie. Jest to dla nas na teraz super opcja, a jeśli coś u nas się zmieni, to zawsze możemy z tego zrezygnować i
odzyskać wpłacone pieniądze. Warto też iść czasem na pewne kompromisy i dogadywać się z rodziną. Na przykład, aby przez jakiś czas pomieszkać z rodzicami czy rodziną w zamian za pomoc i wspólne życie. Wiem, że nie każdy ma taką opcję, ale wiele osób owszem i warto z tego korzystać. Na pewno powinno być więcej opcji do tanich wynajmów lub zakupów dla młodych rodzin z dziećmi, chociaż jest już kredyt rodzinny, który jest super sprawą. Powinno się też budować więcej mieszkań socjalnych i rozgłaszać takie inicjatywy jak SIM, bo mam wrażenie, że nikt prawie o tym nie wie i nie mówi. Na pewno jest to bardzo skomplikowane i w kwestii gospodarczej i ekonomicznej, ale jest do zrobienia. Przecież państwu zawsze najbardziej zależy na zwiększeniu liczby dzietności, a mam wrażenie, że rynek mieszkaniowy jest w tym wypadku mega pominięty. Nie pomogą tutaj kredyty 2 czy 0%, które jeszcze bardziej zwiększają ceny na rynku mieszkaniowym, a faktyczne, praktyczne rozwiązania, które jak najbardziej można znaleźć i wdrożyć. Presja kultury i rodziców. Młode osoby, które decydują się na macierzyństwo w sposób niezgodny z normami społecznymi lub oczekiwaniami rodziców, na przykład będąc w nieformalnych związkach lub w młodszym wieku niż jest to akceptowane społecznie, mogą doświadczać stresu i obaw przed potępieniem społecznym. Obecnie niemal nigdzie nie widzi się wielodzietnych rodzin 5 plus załóżmy. Jeśli jest już taka rodzina, to albo zazwyczaj jest to przysłowiowa patologia, albo rodzina religijna. Oczywiście nie mówię, że w 100%, ale jednak w większości. Nie tylko kultura i społeczeństwo wpływa na nasz wybór, ale i rodzice. Często wymagają od nas przed posiadaniem dzieci dobrego wykształcenia, pracy, ślubu i kupna mieszkania, a przecież to jest często nierealne, żeby wykonać to wszystko przed 30 rokiem życia. Niekiedy kłóci się to też z wartościami dzieci. Przypominam, że 50% osób do 35 roku życia mieszka nadal z rodzicami. Jak tacy ludzie, mając na sobie presję kultury i rodziców, mają zajść w zdrowe ciąże i wychować zdrowe dzieci? To jest wykluczające się, bo tak jak już mówiłam, im bardziej się opóźni rodzicielstwo, tym większe ryzyko powikłań i chorób, a już nie mówiąc o stresie młodych ludzi, którzy ledwo mogą dać radę sprostać oczekiwaniom rodziców i kultury. Rodzice są często bardzo dużym problemem. Wymagają od nas nierealnych w obecnym świecie rzeczy i często jesteśmy z nimi w toksycznych relacjach. Dlatego apel do rodziców, którzy to oglądają. Wiem, że chcecie dobrze dla swoich dzieci i wasze przekonania są podyktowane waszymi doświadczeniami życiowymi. Na przykład mało pieniędzy w waszej rodzinie, gdy byliście dziećmi, czy złe traktowanie matki przez ojca, czy ciężka praca, od której chcecie uchronić wasze dzieci, i jest to totalnie zrozumiałe. Ale żyjemy trochę w innych czasach i warto swoje dzieci realnie wspomóc, na przykład finansowo, czy oferując im swój czas oraz rozmowę na ważne tematy. Nie unikajcie tematów przyszłości, finansowych czy innych trudnych. Nie oceniajcie dzieci, a ewentualnie próbujcie ich do czegoś przekonać, ale logicznymi argumentami. Bądźcie wsparciem, a nie kolejną kulą u nogi swoich dzieci. Wracając do was, młodych przyszłych rodziców, ci z was, którzy widzą cień szans na zmianę nastawienia rodziców, warto z nimi rozmawiać i uświadamiać ich, jak to, co robią czy mówią, wpływa na wasze wybory i całe życie. Często po jakimś czasie rozmów można wypracować z rodzicami naprawdę fajne relacje, które mogą sprzyjać nam w przyszłości, gdy założymy własną rodzinę, na przykład mogąc liczyć na ich pomoc finansową lub czasową w opiece nad dzieckiem. Sama zapracowałam na bardzo dużą transformację w myśleniu i nastawieniu moich rodziców, to samo mój Łukasz, i o tym opowiem wam więcej w następnych filmach z tej serii. Zwiększone wymagania co do rodzicielstwa. Obecnie jesteśmy coraz bardziej świadomym społeczeństwem. Chcemy dla przyszłych pokoleń jak najlepiej, szczególnie dla naszych dzieci. Przede wszystkim chcemy mieć dobrego i odpowiedniego partnera, dobre wykształcenie i pracę, chcemy mieć dobrą sytuację finansową, chcemy uporządkować nasze zdrowie fizyczne czy psychiczne, uporządkować nasze relacje, głównie z rodziną i najbliższymi, chcemy być spełnieni i się spełniać, podróżować, doświadczać życia i zapewnić sobie jak najwięcej komfortu i pomocy z zewnątrz przy posiadaniu dziecka. Większość, jak nie wszystkie te kwestie są oczywiste i zrozumiałe dla większości osób, dla mnie również. I oczywistym jest to, że każdy startuje z innego miejsca, ma inne zasoby i możliwości, więc każdy z nas będzie gotowy na rodzicielstwo w innym czasie.
Oczywiste. Dodatkowo chcemy w obecnym szybko rozwijającym się świecie zapewnić dziecku wszystko co najlepsze. Najlepszą szkołę, edukację, zajęcia pozalekcyjne, doświadczenia, podróże, znajomości, środowisko, jedzenie czy zdrowie. Kwestią jest wypośrodkować te oczekiwania i zderzyć je z rzeczywistością, która nadal uwzględnia upływający biologicznie czas. Ja sama przez ostatnie lata zrobiłam niemal wszystko, aby osiągnąć co mogę do tego czasu wraz z moim partnerem. Dodatkowo wcale nie jesteśmy z bogatych rodzin, które na skinienie naszym palcem dawały nam wszystko, czego chcieliśmy. I nie jesteśmy w idealnym momencie, ale wiemy, że to jest najwyższy biologicznie dla nas czas. Naszą historię jako przykład tego, że da się dużo wypracować, a mieć stosunkowo szybko dziecko, opowiem Wam w najbliższych filmach z tej serii. Wiele osób mówi, że to przeciąganie decyzji o rodzicielstwie jest odpowiedzialne, bo jeśli będę mieć więcej czasu, to również więcej osiągnę i więcej zapewnię mojemu dziecku. Jasne, po części się zgadzam, ale również po części nie. Patrząc na to, jak dużo ryzykujemy opóźniając decyzję o dziecku, te zarobione pieniądze czy bezpieczeństwo niekiedy będziemy musieli poświęcić na specjalistów od płodności, badania prenatalne czy leczenie. Niestabilne zatrudnienie. Obecnie w prywatnych firmach częstą praktyką jest oferowanie zatrudnienia na umowę zlecenie lub B2B. Jest to bardzo korzystne dla firmy, a bardzo niekorzystne dla pracownika, szczególnie kobiety w kwestii otrzymania L4 czy macierzyńskiego. Sama spotkałam się jeszcze niedawno z fajnymi ofertami pracy w moich zawodach i z kręgu moich kompetencji. Niestety większość właśnie na takich zasadach, czego nie rozważyłam, bo już wtedy planowałam macierzyństwo. Nie jesteśmy temu winni my. Oczywiście jest to 100% wina rynku pracy i jego regulacji, co ma ogromne znaczenie w kwestii podjęcia decyzji o dziecko. I oczywiście, że przez te 7 przyczyn, ale i czasem więcej różnych, indywidualnych, bardziej złożonych, odkładamy decyzję na dziecku na później. Bo nie oszukujmy się, jest to ogromnie ciężkie, aby pogodzić te wszystkie rzeczy razem ze sobą. Obecny system jest niesprzyjający dla rodzicielstwa jakiegokolwiek, a tym bardziej wczesnego, mimo pomocy finansowych od państwa. Dlatego nie możemy bronić czegoś, co jest dla nas niekorzystne. Pamiętajcie, że ja też jestem ofiarą obecnego systemu. Mam 25 lat i dopiero jestem w pierwszej ciąży, czyli na samym końcu najlepszego dla mnie okresu na prokreację, a dodatkowo chciałabym mieć dużo dzieci i dużą rodzinę. Gdyby te wszystkie problemy były rozwiązane i system byłby w zupełności prokreacyjny, to mogłabym być w ciąży już dużo wcześniej. A tak to był dla nas najwcześniejszy czas, który wydawał nam się w porządku. W którym mamy stabilny związek, w miarę dobrą sytuację finansową, uporządkowane życie rodzinne, zdrowie fizyczne i psychiczne oraz jesteśmy spełnieni. I mimo, że większość winy za coraz późniejsze macierzyństwo ponosi, wiadomo, obecny system i kultura, to w jakimś procencie i my sami. System może być jaki jest, ale musimy być świadomi, jak ważnym jest zdrowotnie wcześniejsze macierzyństwo, tak aby większość z nas mogła pokierować swoim życiem tak, żeby szybciej zdobyć wykształcenie, pracę, partnera i założyć rodzinę. Mam nadzieję, że docieram teraz do młodych osób, które umieją krytycznie myśleć i zderzać się z prawdą. Moja siostra, oglądając ostatni film o tym, dlaczego tak dużo kobiet obecnie nie może zajść w ciążę, powiedziała, że jest to bardzo dobry film, że wiadomo, realia są trudne i ciężko czasem zderzyć się z prawdą, ale jak ona może nie zgadzać się z faktami? Ona ma 18 lat, również nie planuje dzieci w najbliższym czasie, planuje ze swoim chłopakiem iść na studia i zadbać o stabilną przyszłość, ale też ma świadomość i wie, że będzie musiała to jakoś pogodzić z niezbyt późnym rodzicielstwem, mając na uwadze zdrowie swoje i swoich przyszłych dzieci. Jest mądrą osobą, z której jestem bardzo dumna. Ja w jej wieku powiedziałabym, że weź mi tu nie mów o żadnej rodzinie i dzieciach, dlatego że nie miałam nikogo starszego, obiektywnego do rozmowy i konfrontacji swoich poglądów, a kultura nie zachęcała do świadomego, ale wczesnego rodzicielstwa. Sama na przestrzeni ostatnich lat musiałam dopiero zderzyć się z rzeczywistością, często bardzo boleśnie i niechętnie. I pamiętajcie, ja do niczego Was nie przekonuję. Ja chcę jedynie przedstawić fakty, które są nie do podważenia. I wiem, że temat jest kontrowersyjny i wymagający refleksji, co nie jest łatwe, ale słuchajcie, ja nie mam w tym żadnego interesu. Nawet odwrotnie. Mogłabym o tym nie mówić, a dla mnie osobiście korzystniej byłoby, gdybym robiła tylko miłe i bezpieczne w odbiorze treści, a coraz więcej kobiet opóźniałoby macierzyństwo, bo wtedy na moje konsultacje przychodziłoby coraz więcej par chcących naturalnie zwiększyć płodność. Ale mi na Was zależy,
bo widzę, ile stresu, czasu i pieniędzy zabierają trudności z zajściem w ciążę. I chcę trafić do osób, które jeszcze są w takim wieku, że mogą mieć wpływ na planowanie swojej rodziny. Mówię tak, jakbym zwracała się do młodszej siebie. Ze współczuciem, ale i z przekazaniem brutalnej prawdy. To trudne doświadczenie może w przyszłości być palnikiem do pozytywnych zmian w życiu. Bo to jest nasze życie i możemy nim zarządzać wbrew systemowi i oczekiwaniom innym. Możemy wziąć sprawę w swoje ręce, wiedząc, jakie są plusy i minusy obecnej sytuacji, ale i późnego macierzyństwa i prawdziwie przyjrzeć się naszym wartościom, potrzebom i marzeniom. Koniec końców to my jesteśmy odpowiedzialni za swoje życie i to my poniesiemy konsekwencje naszych wyborów. Planuję nagrać jeszcze przynajmniej kilka filmów z tej serii. Mam nadzieję, że pokażę Wam w nich szerszą perspektywę na ten temat. Jest też druga strona medalu, bo Polska jest również jednym z najlepszych krajów na zajście w ciążę i opiekę nad dziećmi. A w następnym filmie dowiecie się dlaczego.